Cześć, witajcie z tej strony, Robert. 505, Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają i na dzień dobry. Wielkie podziękowania dla Was, bo w spamie nie było żadnych przekleństw, niczego takiego, więc dzięki wielkie. I przechodzimy sobie do tematów bieżących. W tygodniu było sporo filmów. No, biorąc pod uwagę, że musiałem trochę narzucić większe tempo w nadrabianiu, bo mam jeszcze kilka telefonów, które mam już za długo, bo tak niestety jest, w sensie, że one się przyciągają. Że mam je dłużej niż dwa tygodnie, i później muszę prosić o mogę jeszcze chwilę, bo nie zdążyłem ich nagrać, i, i tak to niestety wygląda później, że, że niestety mi się opóźnia produkcja. W każdym razie mamy jeszcze jakieś tam jedną konsolę, taką zaległą, którą muszę nagrać. Znaczy, muszę chcę ją nagrać, bo prosiłem o nią, bo chciałem ją sprawdzić sobie, tylko po prostu nie zawsze mam czas, żeby wszystko zrobić na czas. Okej, okay, lecimy sobie z pytaniami. Maćko, zdrówka życzymy. No, dzięki. Nadal jeszcze coś mi tam trzyma. Maćko, jeszcze raz. Po 13 miesiącach, 100% baterii w iPhoneie, Dobry ziomek, Robert. Ale nie dokończył, że kupił tydzień temu w salonie Apple. <noise> dobre, No, no ale to. No to tak. O, po 13 miesiącach? No to jak po 13 miesiącach, no to, to nie kupił miesiąc temu. Ale nie, no faktycznie z tymi kondycjami jest różnie. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem jeszcze na 15 Pro Maxie, ale mogę to zrobić w chwili obecnej. Nie ma większego problemu z tym. Gdzie tu jest ta bateria? No 100%, no dobra, ale tu mamy miesiąc, tak? Więc faktycznie nie powinno być źle. I tyle w tej kwestii. Mr. Jeze, o cześć, Robert. Jestem użytkownikiem iPhone'a 15 Pro od czasu jego premiery. Muszę przyznać, że nie doznałem tak sporej ilości błędów softwareowych jak większość ludzi. Telefon nigdy mi się nie grzał. Nie miałem konkretnych zwiech, nic mi się nie wypalało w ekranie. Co do. A co ważne? a co ważne? Bateria od samego początku jest naprawdę zadowalająca, bo średnio się To bardzo dobrze. Sotu w cyklu mieszanym LTE, wifi. fi Natomiast jest jeden bug, który mnie totalnie irytuje. W ustawieniach baterii kondycja i ładowanie, optymalizacja ładowania ustawione mam na 80%, więc po naładowaniu do tej wartości ładowanie się powinno zakończyć. Niestety nie zawsze tak jest. Sporadycznie telefon ładuje się do pełna. Już wiele razy było tak, że po pewnym czasie odpinając telefon od prądu miałem 100%, a nie. Raz jest także telefon podłączony do prądu na całą noc miał deklarowane 80. Trochę słabe to, że próba oszczędzania przez mnie baterii bywa niemożliwa ze względu na błędy w oprogramowaniu. Yy, no to zacznę od tego, że wyniki masz świetne, naprawdę bardzo dobre. Yy, jeżeli chodzi o 17.1, bo teraz jesteśmy na tym softie, jest dużo lepiej niż na początku, w sensie naprawdę 17 była mocno zbagowana na dzień dobry. <laughs> Przypominam, że od 16.4, przynajmniej w moim przypadku. Było naprawdę już bardzo dobrze, jeżeli chodzi o poprzednią generację. Ludzie, którzy są na betach, mówią, że 17.2 generalnie rozwiązuje wszystkie problemy i bateryjne również, i, i trzyma im znacznie lepiej na baterii na 17.2, więc czekamy aż będzie oficjalny. Natomiast jeżeli chodzi o tą funkcję ładowania tego zoptymalizowanego, to działa to tak samo jak w innych telefonach, w sensie na Androidzie. To nie jest tak, że jak podłączysz telefon, to za każdym razem będzie ładował się do 80%. To działa na tej zasadzie, że telefon będzie się ładował, w... ma jakieś takie... widzi jakieś okno czasowe, gdzie najczęściej ładujesz. W sensie, jeżeli to jest w nocy, to on sobie przy. Tak ja, ja to interpretuję. On uznaje, że to okno czasowe ładowania w nocy, ale też chyba domyślnie jest tak zrobione, że to jest okno czasowe ładowania w nocy jest tym domyślnym oknem. I wtedy rzeczywiście on ładuje do 80%. W sensie, że <laughs> Sorry. rano masz 80% i wszystko gitas. Natomiast jeżeli w ciągu dnia będziesz ładował albo nad ranę, będziesz na przykład pod... odłączysz telefon i jeszcze raz go podłączysz, no to jakby um, jesteś poza tym, tym cyklem takiego zoptymalizowanego ładowania. Wtedy będzie ładował Ci się do 100%. Trochę to wygląda tak samo jak na Macbooku. W sensie, jeżeli... Ja mam włącz domyślnie włączone to zoptymalizowane ładowanie na MacBooku, chociaż mam już okazuje się 83% kondycji, a nie 85% baterii w moim M1 Maxie, więc no nie wiem jak zejdę do 80%, to będę naprawdę rozważał kwestię wymiany baterii. No bo jakby nie widzę sensu wymiany sprzętu. No, w sensie widzę, że ten M3 Max jest dużo szybszy, ale tak na dobrą sprawę. No, musiałbym wydać kilkanaście tysięcy złotych, tak? No, co, co najmniej, tak, bliżej 20. Co, to, to jakby kompletnie mi się nie kalkuluje i jakby nie widzę w tym sensu, żeby coś tam robić szybciej, skoro nadal uważam, że wszystko robi się dość sprawnie. Ale tam też tak działa, że jak podłączę sobie rozładowanego laptopa, i on się ładuje do 80%. Natomiast, jeżeli go podłączę nie wiem, w jakichś innych warunkach, gdzie ma np. 60%, to on się naładuje do 100%. Więc wydaje mi się, że są po prostu okna czasowe, w których sprzęty po prostu będą się ładować według założeń jako zoptymalizowane ładowanie, a jeżeli zrobisz to poza tym oknem czasowym, to będzie się normalnie ładował do 100%. Do 100%. To nie jest tak, że zawsze ładuje się to do 80%, niestety, tak mi się wydaje ale no jakby domyślnie dla użytkownika, który nie powinien się w to zagłębiać, powinno to działać jednak mimo wszystko inaczej, w sensie, że za każdym razem ładujesz się do 80%. No i powiem, jak naładujesz się do 80%, powinien być taki przycisk, że, nie wiem, naładuj do pełna, czyli tak jak na MacBooku jest, ładuj teraz do pełna. Jest taka, taka opcja, nie wiem czym to będzie widać, ja mam teraz, no mam 100% akurat naładowane, więc no, było, nie wiem, parę dni tam do 80%, nie wiem dlaczego, czy może jakiś brak prądu, czy... Czy, czy jakieś większe zużycie, i dlatego się naładowało do 100%. Ale powinien być po prostu przycisk, że ładuj do 100% i, i koniec, tyle, nie? Yy, tak na dobrą sprawę powinno to być też na etapie podłączenia, tak? No wtedy, kiedy masz jeszcze kontrolę nad urządzeniem. Czyli podłączasz telefon i jest, powinien być napis, że ładuję do 80%. Jeżeli chcesz do 100% to kliknij teraz jeden przycisk i ładuję do 100%. I, I byłoby chyba to najbardziej sensowne. cats <laughs> 206 czy się robić Czy sklepy, które podają cenę, są legitne? Czy na przykład Samsung A54 kupiłą w Ceneo za 1700, będzie oryginalnie zapakowany i zapompowany? Czy mogą wystąpiać jakieś różnice między kupionym na Ceneo a w Media Expert? Czy 2200 za S21FE to bardzo dobra cena? Tak, już ktoś mi ostatnio pisał o tym. Wydaje mi się, że okolice 2000 z kawałkiem za S21FE to jest dobra cena. Biorąc pod uwagę, że no może to nie jest już taki szałciały jak powiedzmy S20FE i wiadomo, że S20 mm, no mamy rodzinę S23 i teraz S24 ale generalnie wydaje mi się, że to jest spoko cena jak na, jak na to, już no to nie jest może jakaś wybitne ale, ale zadowalająca, jeżeli chodzi o Samsunga, który tak nazywa sprawę <coughs> praktycznie ma wszystko i jeżeli chodzi o, o kupowanie na Ceneo, no to oczywiście tam są różne sklepy i to trochę tak dziwnie działa, przyznam szczerze że czasami jest tak, że jest ja kup na Ceneo i kupujesz bezpośrednio od Ceneo i wydaje mi się, że to jest wtedy legitne, bez problemu. Natomiast e, czasami jest tak, że na przykład jeden jakiś produkt, nie mówię, że telefon, ale jakiś produkt jest na przykład tylko w jakimś sklepie, i robisz kup teraz i, i jakby przenosi cię do, bezpośrednio do tego sklepu. E, i, I jakby są tam bardzo różne sklepy, tak? No, czy w sensie zdarzyło, nie wiem czy teraz, bo nie patrzyłem dawno, ale pamiętam, że swego czasu pojawiały się nawet tam e, chińskie sklepy, gdzie pokazywało, że na przykład nie wiem 45 dni na do, dostawę, więc... Trochę tak jak na Allegro, że, że powiedzmy, nie jest to takie wprost napisane, że, że to są sklepy, które mają tam za 1-2 dni powiedzmy sprzęt już u ciebie, więc jest to takie dziwne, ale cóż, sorry, że moje dzieci krzyczą, ale tam się bawią w jakichś agentów czy coś. Um, Zen 19244 Czyś Robert pytałeś innych jak spróbuje się aparat wysuwany W Mi 9, o właśnie, a ja akurat Używam poka F2 Pro, w sumie telefon trochę młodszy Ale też już blisko 4 letni Aparcik śmigasz miło, nic się nie zepsuło i w ogóle Telefon nadal dobrze działa Niedawno sprzedawałem go siostrzeństwowi za 500 I jest z niego zadowolony A ja jestem szczęśliwy, że ktoś się z niego cieszy Że małe pieniążki, bo za takie pieniążki nie kupi niczego dobrego, to prawda. A ja zmniejszam moje portfolio tak jakby sprzedając lub oddając telefony w rodzinie, a po nowym roku, kto wie, może kupię sobie coś nowego. Dodam, że nadal używam P30 Pro, zobaczymy jak długo. Pociągnie jeszcze już dwa razy naprawiony, wymiana baterii, taśma, niedawno transplantacja płyty głównej. Oku z innego rozbitego P30 Pro, ale to, ale za to mam teraz 8256 chyba. Nawiązując do Twojej wypowiedzi, P30 Pro miał deklarację, a mianowicie ich procesor Kirin 980, że będzie działał dobrze po kilku latach. I według mnie tak właśnie jest. Nie widzę jakiejś różnicy w działaniu po latach. Fajnie, znaczy widzę, że dużo osób chwali, że P30 Pro nadal działa świetnie, że, że, że... oczywiście no, jeżeli bateria jest zdegradowana, no to trzeba ją wymienić, ale widzę, że u Ciebie trochę tych wymian było więcej. Ja uważam, że to jest nadal bardzo dobry telefon, w sensie jak tak sobie popatrzymy, to tak dużo się nie zmieniło w tych telefonach, że, że jest oczywiście większa moc, nie wiem, większe baterie, przeładowanie tak dalej, większe zbliżenia, większa matryca, ale generalnie zakres możliwości tego telefonu jest bardzo podobny. Ja do P30 Pro miałem tak na dobrą sprawę jedno zastrzeżenie, w sensie ten głośnik stereo w ekranie... Niespecjalnie mi przekonywał, w sensie wydawało mi się, że to gra jednak dużo gorzej y, niż takie klasyczne głośniki stereo, które są skierowane w naszą stronę, a czy, czy na krawędziach. <laughs> I tak na dobrą sprawę tyle. Y, ale z tym pokładem pro to super. Y, znaczy, w sensie ja trochę nie rozumiem, dlaczego się jakby producenci od czegoś, co było rzeczywiście unikatowe, No bo przecież przypomnijmy, że, że miało to Oppo Xiaomi, tak. Samsung miał tego A80 tą obrasanym aparatem. I jakby całkowicie to rozwiązywało problem, powiedzmy, otworu w ekranie, nocza, czegokolwiek takiego. Przecież a 80 miała lepsze mm, ramki niż wiele dzisiejszych smartfonów, które nowe wychodzą nie wiem komu to przeszkadzało, przecież no, no chyba, że po prostu sprzedaż była słaba, tak, no bo to jest chyba jedyny, jedyny taki miarodajny wyznacznik, którym możemy powiedzieć o tym, dlaczego jakaś technologia znika. Jeżeli coś się nie sprzedaje, no to po prostu znika, tak, no bo jeżeli ludzie tego nie kupują, no to, to, to jest to dość prosta odpowiedź. I to tak na dobrą sprawę tyle. Ale mi się podobało to rozwiązanie, szkoda, że jakby producenci w ogóle to porzucili. W sensie rozumiem, że jakby mechanizm mógł zajmować trochę więcej miejsca, tak, i na przykład, nie wiem, w telefonach teraz, które są, nie wiem, cieńsze albo które mają, na przykład, nie wiem, większe matryce, to może być ewentualnie jakiś problem, że, że jest duża matryca, <laughs> nie wiem, jakieś peryskopowe zbliżenie i tak dalej, no to tu może się pojawić problem z obracaniem tego elementu, czy wysuwaniem tego elementu, ale bardzo często było to jakby realizowane tylko dla, dla aparatu selfie, nie tak jak w A80, że cały moduł się obracał, czy... Tak jak w Zenfonie, tak? Przymieliśmy Zenfony, takie flipy. Więc no nie wiem. Nie wiem mi, mi się te rozwiązania fajnie podobały. To było coś innego i jakby. One realnie przynosiły korzyści. W sensie dzięki temu miałeś aparat taki sam do selfie, jak do z tyłu. Oraz po drugie, nie miałeś żadnego nocza, niczego i ramka rzeczywiście mogła być minimalna i w całości wypełniała ekran. Oczywiście były inne problemy, że na przykład nie wiem. No, no nie wiem, jak potrzebowałeś i przedniego, i tylnego aparatu jednocześnie, to nie mogłeś tego zrobić, tak? Ale no, no myślę, że też dużo osób nie ma takich problemów na co dzień. A P30 Pro nadal świetny, no szkoda. No, ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jakby się ta y, historia smartfonów i udział w rynku i w ogóle jakby się rozwijało wszystko ta, to, gdyby po gdyby prostu y, Huawei nie został tego bana. Bo, bo, bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że na pewno no, im to przycięło skrzydła i jakby pozbawiło części dochodów, tak, no przecież oni byli prawie na pierwszym miejscu, czy nawet w pewnym miejscu na pierwszym miejscu, a teraz spadli tak na sprawę na margines, jeżeli chodzi o smartfony, więc no jakby sprzedaż była gigantyczna i spadła do mizernej, no więc przychody rzeczywiście też pewno spadły, no i, i jakby pomimo tego mieli tam pewną przerwę, ale później znowu zaczęli ładować i nadal, nadal wiele produktów mają bardzo, bardzo dobrych, no, ja jestem ciekaw, po prostu, jakby się potoczyła ta, ta historia, gdyby Huawei miał po prostu cały czas bardzo dużą ilość pieniędzy na ładowanie w smartfony, na jakim etapie byśmy byli teraz, tak? no bo, bo jakby mówiłem to też wcześniej, wcześniej już wielokrotnie, że przez to, że Huawei tak narzucał mocno i to roku właśnie wyrzucał jakąś nową technologię do telefonu, i tak się nie oglądał trochę na konkurencję, no, dzięki temu mieliśmy jakby parcie do przodu mocne. Yy, I trochę to się gdzieś tam zastopowało, no, ale zobaczymy. Łukasz P. Snap 8 generacji drugiej jest TSIM TSMC, Stąd jest coś dobrego, bo Samsung produkował Snapy od Snapa 888 i okazywał się grzejnikiem. Dopiero właśnie produkcja TSMC Poprawiła wszystko, więc wszystkie dowody pokazują, że Samsung powinien sobie odpuścić jakiekolwiek produkowanie procesorów. Masz rację, znaczy w sensie, jeżeli coś nie idzie którąś generację, to pewnie. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że Samsung to nie jest tylko produkcja smartfonów, tak? Oni mają ekrany, pamięci, pamięci RAM, yy, wiele innych rzeczy. No, swoje, przecież mają swoje yy, matryce, yy, więc oni bardzo wiele rzeczy próbują wkładać. No i trzeba sobie powiedzieć prosto, że jeżeli masz wolumen telefonu, który wiesz, że się będzie sprzedawał świetnie yy, i nagle masz, yy, nie wiem, u, u, jakby twojej córce w spółce, pomimo tego, że są jakby osobne jakieś byty, to wiadomo, że chodzi to o jedną całość. Twoja córka z spółka mówi, hej, mamy taki sam produkt jak produkt A, tak, tylko będzie tańszy o 30%. No to jakby procent przelicza to, że o, sprzeda się tyle i tyle milionów, tak, i razy powiedzmy, nie wiem, 20 czy 30 dolarów na jakiejś części, jeżeli to jest jakaś tam główna część, a prostor to jest jedna z głównych części, no to... <kłynie> <laughs> Liczysz sobie 30 tam, czy 20 milionów sprzedanych sztuk razy 20 dolarów i ci wychodzi piękna sumka, yy, która jest jak taka, no powiedzmy, oszczędność realna, tak? No ale okazuje się później w rzeczywistości, że jednak procesor nie jest tak dobry i, i powiedzmy, marketingowo yy, producent obrywa, więc yy, to wszystko zależy. My, znaczy, ja bym chciał, żeby te eksynosy były bardziej konkurencyjne, tak, no bo jakby dla nas nic gorszego, znaczy ja się cieszę, że SNAP jest tak dobry, ale dla nas nic, jako klientów nic gorszego nie może być to, że nie wiem, że wychodzi na, na czoło jeden producent snapa, a eksynosy i media takie będą słabe. To jest najgorsze jakby zestawienie dla nas, tak. No, Im większa konkurencja, tym lepiej dla nas, bo jakby producenci będą bardziej między sobą walczyć. Ceny mogą być wtedy zbliżone, albo na przykład nie wiem, tak jak swego czasu Xiaomi miało ceny dumpingowe, tak, że telefony były dużo tańsze niż konkurencyjne. No, na przykład taki mediatek mógłby mieć bardzo podobne wydajnościowo jednostki i na przykład robić je dużo tańsze. Nadal oczywiście w głowie zostaje, że mediatek jest sam, Exynos jest gorszy od Snapa, natomiast no, były już te ostatnie lata, pokazywały, że mediateki jakby nie są gorsze, szczególnie właśnie w czasach 888. Czy wcześniejszych, czy z tej wersji z Plusem, które się mocno przegrzewały i one wtedy nie wypadały jakoś tak fantastycznie na zestawieniu właśnie z mediatykami. Tomasz Dwornik, mam dwa pytania. Czy włączenie trybu oszczędzania energii w smartfonie ma wpływ na jakość zdjęć? Moim zdaniem nie powinno mieć. <laughs> Moim zdaniem nie powinno mieć, że, że procesor jest wolniejszy, to będą gorsze zdjęcia. Może tam, nie wiem, coś będzie wolniej przetwarzał w tle, ale, ale generalnie nie powinno mieć to znaczenia. W sensie nie sądzę, żeby procesor był używany w 100% podczas robienia zdjęcia, tak? W sensie przy każdym zdjęciu. Może przy jakiejś tam serii, może przy jakimś tam AI i tak dalej. Ale przy takim codziennym robieniu zdjęć zwykłych raczej nie znaczy nie sądzę. Ale ty, ty jesteś drugą osobą, która by mnie pytał o to, bo już ktoś dawał znać, że widział jakieś różnice w zdjęciach. Ja nigdy się na tym nie skupiałem, ale. Ale faktycznie może trzeba pochylić się nad tym, nad tym zagadnieniem i zobaczyć, czy, czy, czy zdjęcia są różne, y, czy też nie. Tylko, czy musimy sobie zrobić jakąś taką procedurę do tego, y, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, po włączeniu trybu oszczędzania powinno się wygasić przynajmniej telefon, y, żeby on się na przykład zdążył uśpić i dopiero wtedy go wybudzić i zrobić zdjęcie. No to tak wydaje mi się, że to jest sensowne. Drugie pytanie. Co, do, co w praktyce oznacza, że Google'owy procesor to rebrandowane Exynosy? Wielokrotnie to słyszałem. Kto to produkuje? Google czy Samsung? i Jak z termiką w tych procesorach? Jak montują je w Samsungach, to się grzemy. Jak montowane w Pixelach, to już się nie grzeją. Trochę to dziwne dla mnie jako laika. Pozdrawiam dla Ciebie, rodziny. Dzięki. No generalnie jakby produkuje je Samsung, no i są brandowane jako po prostu tensory i tyle. Natomiast no, to nie jest nic dziwnego, że w jednym przypadku się grzeją, w innym przypadku się nie grzeją można najprościej spojrzeć na to, że Sony produkuje matrycę do wszystkich telefonów i wszystkie telefony potrafią zdjęcia, a Sony nie potrafi. Oprogramowanie jest, jest kluczem w dzisiejszych czasach. W sensie możesz mieć świetne podzespoły, świetne parametry na papierze, a możesz po prostu softwareowo nie dowozić. I, no to, i to też te widzimy teraz. No. Kiedyś telefony oczywiście były dużo mniej skomplikowane tak dalej, wychodziły i od razu działały i było świetnie. Teraz tak na dobrą sprawę telefon wychodzi. Potrzebujemy kilku aktualizacji, żeby wszystkie błędy, które u użytkowników się pojawią, żeby je wyeliminować, żeby telefon działał normalnie. Co jest oczywiście chore, ale tak to teraz wygląda. Więc nic z tym dziwnego, że nie wiem. No, no wiesz, no to jest na tej samej zasadzie, jak masz, nie wiem, e, Snapa 8 generacji drugiej, który jest <laughs> na jednym telefonie, na drugim, na trzecim telefonie i pomimo tego, że mają taką samą specyfikację, podobne, przy, te same rozdzielczości ekranów, te same wielkości ekranów, to wyniki, nie wiem, w testach syntetycznych albo w benchmarkach takich stresowych są różne. No różne są, bo są różne, różnie jest oprogramowane, różne są, nie wiem, jakieś tam te hitsinki i te inne tego typu sprawy, które odprowadzają tu ciepło, więc inaczej to się rozchodzi obu po obudowie, inaczej cała termika działa telefonu, inaczej jest umieszczona bateria na płycie głównej, jakby no tutaj Zmian może być naprawdę bardzo dużo i każda ta zmiana ma jakiś tam wpływ powiedzmy na urządzenie i to, jak ono działa. Więc nie dziwił mi się specjalnie, że, że ten. bardziej, że, że było więcej przypadków takich, że nie wiem. No, no, jakby prostym przykładem jest to, że, że producenci stosują różne matryce, które są od Sony, od nie wiem, od ym, Samsunga tak dalej. Ale nazywają to wszystko po swojemu. W sensie, tam nie ma czegoś takiego, że, że nie wiem, że to jest. Um, oni jakby nie chwalą się tym, że to jest matryca Sony. Znaczy, może na wewnętrznych jakichś tam pokazach, ale e, czasami na konferencji też powiedzą, że to jest tam IMX jakiś, ale generalnie wszystko nazywają po swojemu. W sensie to jest matryca taka, ale technologia, która robi zdjęcia i która zarządza tym, nazywa się X. E, jakby po prostu nazywanie swojego, swoich rzeczy po imieniu oznacza tyle, że po prostu. No to soft głównie tam wszystko robi tak tak samo jak wielokrotnie telefony po różnych aktualizacjach na np. zaczęły robić dużo lepsze dużo gorsze zdjęcia zaczęły lepiej działać albo gorzej działać. Mieliśmy przypadki w A51C było tak w a 50 chyba tak było że telefon na początku działał bardzo słabo a później się dopiero zaktualizował po jakimś czasie. Fabian Kowalski wiadomo, Super Live, e, e, PWS, czyli COVID jakby nie patrzeć. Ciężko mi powiedzieć, no jakby nie ma teraz powodu testowania się, więc jakby też nie testowałem, więc nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale może? Ciężko powiedzieć. Tomek y, S. Poprawność gramatyczna czy uczy gość, który nie potrafi powinien napisać imienia i korzystać z interpunkcji czy zwykłego grzesznościowego Twojej z wielkiej litery. Tak samo po cysłowie otwierającym i przed zamykającym nie używamy spacji odstępu. Podobnie jak przed przecinkiem tech youtuberem, a nie tech youtuberem. Jak czytam takie rzeczy, to o oczy mi krwiawą. Jak kogoś chcesz pouczać, to upewnij się, że sam błędów nie robisz, bo inaczej tylko się uśmieszasz. Taka prośba mała. Okej, okay, to chyba do kom komentarz do kogoś. Ponadto, skoro robię z twoim ulubionym nadawcą, to wiesz, że ma delikatną wodę, i wy wygodniej w różnych względów mówić mu trzeciej, a nie a y trzeciej. To tak, jakbyś uczył się rozach akwary poznańskiej. Nie, no ja, ja się nie obrażam, przecież dajcie spokój. Jeżeli ty źle wymawiam, to, to po prostu śmiało możecie pisać. Ja mam naprawdę bardzo duży dystans do tego, więc y tym bardziej, że. Nie uważam, żeby to było coś złego, żeby ktoś mi zwrócił uwagę. Raz, że mówię, staram się mówić szybko, żeby to nie zajęło 3 godzin. Dwa, że czytam to na bieżąco, więc nie wiem, jakie są bardzo często pytania. Trzy, że faktycznie czasami zamiast trzy mówię trzy i jakby nie mam z tym problemu. Znaczy wiem, że komuś to przeszkadza, jak to jest bardzo wyczulone. Wybaczcie. Me Czekajcie, dziecko mnie woła. Me cześć. Odniesienie do poprzedniego QMT, telewizory Samsunga nie obsługują Dolby Vision, a Dolby Atmos. Mm. Dolby Atmos to jest od dźwięku, a Dolby Vision jest od obrazu. Tak? Jak dobrze, Atmos obsługują, ale Samsung twierdzi, że. Ta licencja na Vision płacić nie będzie, dlatego ma swojego. W związku z tym klienci tej marki są klientami drugiej kategorii, jeśli chodzi o obraz, bo VOD. Bo w większości na Vision leci na przykład Netflix, Disney, Apple, HBO. Dlatego jeśli ktoś jest purystą obrazy zależy mu na jakości zbliżonej do tego, co chciałby pokazać, reżyser Samsunga nie kupi. No tak, ale z tego co wiem, to HDR dzisiaj z plusem też już jest oferowany i na Apple TV. I na innych platformach, więc myślę, że, że będzie to zbliżone do siebie w sensie, że nie będzie jakaś gigantyczna różnica. Sądzisz o jednej 100 złotowej podwyżce za YouTube? Premium wersja rodzina do od niej Dzisiaj, że od 28 grudnia na szczęście udało mi się uniknąć podwyżki Disneya 30 zapłaciłem 2,89 a Teraz już jest 100 zł drożej. Natomiast jakby nie patrzeć, nie wiem, czy YouTube jest tyle wart. Jak mam być szery, to na Disney jest więcej wartościowych produkcji, a cena jest dużo niższa. 564 zł na rok za YouTube. To spora przeginka. Pozdrawiam. Tak jest bardzo drogie, jeżeli chodzi o pakiet rodzinny. Ja korzystam z pojedynczego, no bo jakby u mnie nikt nie potrzebuje, a jeżeli chcę mieć tam, to obejrzeć sobie tą reklamę. A jeżeli coś chcą obejrzeć na YouTubie, to oglądają z mojego konta na telewizorze na przykład. Natomiast na podwyżki są zauważalne. Znaczy ja mam już pomijam jakby całą tą kwestię techową YouTube'a, ale natomiast ja na YouTubie zresztą robiłem, mówiłem o tym w tych newsach. To było przed publikacją tego komentarza. Mówiłem o tym, że u mnie dużo rzeczy jakby, jakby pojawia się na, na YouTube, jeżeli chodzi o odpowiedź. Od, od tego, jak na przykład, nie wiem, coś tam nie działa, gdzieś tam w jakiejś kamerze, coś tam się gdzieś się rozsynchronizuje, jak nie wiem, coś tam jak w samochodzie zrobić, po wybór jakiegoś ekspresu, lokówka, żona, jak szuka, czy no, milion różnych rzeczy. Tak więc. Dla mnie to nie jest tylko miejsce, gdzie ja sobie po prostu rozrywkę oglądam, bo wieczorami na przykład lubię politykę czy jakąś geopolitykę sobie posłuchać, ale w ciągu dnia mam te moje techowe rzeczy, czyli telefony, tam samochody, kamery głównie też, ale bardzo często są te, też odpowiedzi, nie wiem, do, do, jak mówiłem w tych newsach, dlaczego syrenka nie zmienia koloru ogona. To, 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 to się wyjaśniło, że, że po prostu każda syrenka działa na inny kolor, na inną temperaturę wody. <laughs> Więc dla mnie pojedynczy plan jest jakby ok, wystarczający ta podwyżka, no jak zawsze podwyżka boli, ale generalnie się nie obrażam. Piotr witaj, ale rodzinny rzeczywiście, no sporo droższy, tak, no to jest tam prawie 30% chyba, więc, więc to jest dużo. Piotr witaj, czy jak kimtaj słucham na Apple podcast, to lepiej by było dla ciebie jakbym na YouTube finansowo, bo jeśli tak, to spokojnie mogę na YouTube, bo nie tak, bo i tak mam YouTube premium, pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę. Na YouTube, znaczy tak zupełnie szerzej, na YouTube po prostu jeżeli YouTube Premium działa tak, że każdy kto płaci tam tą kwotę, ta kwota oczywiście nie całość, tylko część jest dzielona pośród wszystkich twórców, których oglądałeś, tak? Czyli procentowo jest, jest ona rozdzielana, więc im więcej kogoś oglądasz, tym większa część tej Twojej części YouTube Premium idzie do danego twórcy. Na Apple Podcast oczywiście tam nie ma żadnej monetyzacji, tak samo na Spotify czy... Czy Google Podcast, więc tak, dla mnie to jest pewno bardziej fajne, tak, no bo ta część powiedzmy, gdzieś tam przyjdzie do mnie, to są jakieś tam powiedzmy, groszowe pewne sprawy per jedna osoba. Ale tak uogólniając kwestię, to tak, oczywiście zawsze na YouTube jest lepiej. Ale jakby nie po to robię też podcasty, czy MP-3, które też jakby nic mi nie dają z punktu widzenia e zarobkowego, żeby było wam wygodnie, więc jakby. Klucz jest to, żeby dla was było wygodnie. Jeżeli wygodnie ci na Apple Podcast, to się kompletnie nie obrażam tak dalej i spoko. Jeżeli chcesz dodatkowo mnie pooglądać, to możesz zrobić to sobie na tym na na YouTube. Pamiętam, że kiedyś jakiś kolega mi się pytał, bo nie wiem, możemy tak takie jakieś przeświadczenia, że Jezu, ale to przecież... Jakbym tak puścił sobie Twoje filmy wszystkie, to, 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 to było super. No mówię, no najlepiej to wiesz, jak weźmiesz sobie y, y, tego y, Q&A, włączysz sobie ostatni odcinek na playliście, w sensie włączasz sobie playlistę Q&A y, i tam masz tak, taki, z, u góry jest na telefonie zawsze taki znaczek, że y, umożliwiasz auto-odtwarzanie dalej, że po prostu jak się skończy ten odcinek, to on leci dalej. Ja to zawsze wyłączam na noc, żeby jak mi się... Obejrzyj i zasnę, i dany odcinek się skończy. żebyś jednak telefon całą noc nie odtwarzał. I mówię: No, to jak sobie tak zaznaczysz i włączysz playlistę jak to będzie ci się w, tam wiesz: no, 10 odcinków może ci się obejrzy przez noc, nawet. Więc i wtedy jest to jakiś realny wkład, tak? No, bo powiedzmy te wszystkie reklamy gdzieś tam się będą odtwarzać. No, i tak się śmialiśmy że tak to mniej więcej wygląda. Piotr e, Sawczyk, cześć, ale żeś kij w mrowisko wolnościowco, mówiąc e, o prawie w UE. Znaczy nie, no, ja uważam, że są rzeczy fajne, czy są rzeczy niefajne. Na przykład nie wydaje mi się, że wycofali się już z tego pomysłu ograniczenia tam powiedzmy samochodów spalinowych, ale uważam, że to nie jest złe. Znaczy, że to nie jest dobre, tak. W sensie narzucanie, że nie wiem, po którymś roku nie będziesz mógł kupić jakiegoś samochodu jest moim zdaniem głupio, tak? Bardziej powinni walczyć o tym, żeby. Jednak, jeżeli nawet tak bardzo zatruwa to środowisko, i teraz się nagle skapnęli, tak? No, po, po, nie wiem, po 50 latach eksploatacji wszystkich yy, źródeł kopalnych, nagle mówią, o nie, no to jednak zabija, zabija powiedzmy środowisko, nie? Yy, I to głównie mówią prezesi, którzy latają prywatnymi samolotami, no to, yy, no to zrobić coś takiego, żeby rzeczywiście, nie wiem, ograniczyć tą emisję, tak? Żeby, nie wiem, stworzyć silniki, które będą na przykład tylko połowę tego paliwa potrzebowały, a resztę to będą jakieś tam biokomponenty albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Albo stworzyć silnik, który będzie jakby więcej wyciągał z tej benzyny, tak, żeby, no nie wiem, pomyśleć o tym. A nie, że całkowicie to ten rozwalać i zostawić tylko wodorowy i elektryczny. Sam korzystam z samochodu elektrycznego, ale nie uważam, żeby to było dobre, żeby zabierać, no bo tak na dobrą sprawę osoby, które nie stać na samochody elektryczne czy inne będą najbardziej poszkodowane z tego tytułu. Chyba, że jakby sytuacja będzie dość jasna i będzie nakaz odgórny, taki, że jeżeli idziesz do salony, kupujesz, nie wiem, powiedzmy Fiata Tipo, załóżmy, miałem Fiata Tipo, uwielbiałem go. Fiata Tipo, to jeżeli jest Fiat Typo, jest wersją spalinową, to musi być Fiat Miko albo Tipo E, który będzie kosztował za tą samą moc, te same parametry. Z, powiedzmy, nie wiem, niech 80% przejeżdża tego, co spalinowa wersja, jeżeli chodzi o akumulator, ma kosztować tyle samo. Jeżeli taki będzie, be, be, jeżeli będzie taki prykaz, żeby tak to wyglądało, to, to spoko, to mogą, powiedzmy, ograniczać spalinowe. Żeby ludzie mieli możliwość wyboru, że faktycznie nawet, jeżeli będą, nie wiem, trudniej mieli do naładowania tego samochodu i oczywiście te ładowarki wszystkie muszą powstać, to żeby, żeby było jednak to w równej cenie, a nie, że teraz Średnio takie te samochody są jednak mimo wszystko droższe. Oczywiście im droższy samochód, tym bardziej się to zrównuje, ale w tym takim pułapie, gdzie rzeczywiście jak ktoś tam sensownie bierze samochód, kupuje, to, to jednak jest to dużo droższe. No, nie wiem, że nie o samochodach było, ale tak w skrócie. Co do aktualizacji, to wydaje mi się, że podejście do nich będzie jednym z głównych chwytów marketingowych. Posiadam S20FA5G. Jedynym powodem do zastanowienia się nad zmianą po ponad 3 latach telefonu na nowy jest właśnie brak wsparcia. Żona ma nota 10 od roku bez aktualizacji i nawet nie pomyśli o zmianie telefonu. Ja bardzo szybko i przeskok nawet na S23 nie będzie aż tak zauważalny. Zmieniłem baterie i czasy. Pozdrawiam. Jeszcze by straciła, przy zwykłej S23, jeszcze by Rysiek straciła. Nie no, wiadomo, no pewnie. czy znaczy są osoby, które nie aktualizują, ja widziałem nawet osoby, które w ogóle nie aktualizują aplikacji do momentu, kiedy nie wyskoczy jakieś tam powiadomienie, że jest konieczna aktualizacja aplikacji. Więc różne są podejścia, ale są ludzie, którzy w ogóle nie aktualizują telefonu, w sensie nawet jeżeli są aktualizacje, to je cały czas tam omijają tak dalej albo pytają jak pozbyć się tego komunikatu, który cały czas wyskakuje. Więc jest różne podejście, są ludzie, którzy jakby nie klikają w linki, nie chodzą po różnych stronach, nie mają zainstalowanych wielu, wielu aplikacji i nie robią tych rzeczy, że tam nie mają części aplikacji, które są jakby tak narażone powiedzmy na jakieś wyłudzenia i nie klikają w żadne linki. I jakby aktualizowanie poprawek zabezpieczeń nie za bardzo dużo im daje, w sensie jakby jeżeli są tak ograniczonymi użytkownikami, nie, że oni ograniczeni, tylko ich o, jakby działanie jest takie ograniczone na telefonie, to nie ma takiego większego znaczenia. Yy, więc całkowicie rozumiem. Jestem ciekawy w ogóle, bo, bo faktycznie mamy teraz taki wyścig na te aktualizację, czy nie okaże się na przykład coś takiego, że... Telefon będzie aktualizowany standardowo na przykład 4-5 lat, a jeżeli będziesz chciał aktualizować telefon dłużej, to, to będziesz mógł na przykład zapłacić za to. Aż dziwię się, że producenci w coś takiego nie idą. No bo część osób, na przykład, tak jak ty na przykład SWCF, byś nie wymienił. Gdybyś na przykład teraz dostał nie wiem, za stówkę możliwość zaktualizowania telefonu do najnowszej wersji, no to jakby, jak sobie pokalkulujesz to, że tu musisz sprzedać telefon, tu musisz dołożyć tyle i tak na dobrą sprawę, ok, będzie lepiej wyglądał, będzie nowszy, ale jesteś tysiaka w plecy ponad, no to może za stówkę lepiej go zaktualizować. No byłoby to sensowne, prawda? Jacek M. Witam. Czy warto wymienić dwonostkę Pro na 15? piętnastkę? Pozdrawiam. Znaczy nie byłbym taki przekonany. W sensie, ok, jakby będziesz miał <laughs> dynamiczną wyspę USB-C i ten nowszy aparat, ten główny przede wszystkim, no, ale tracisz teleobiektyw i tracisz lepszą jakość wykonania. No tak, to głównie z tych, z tych rzeczy, które są. No, nie wiem, no ja powiem szczerze, że chyba nie. Znaczy, na pewno względem jakości zdjęć, nagrywania filmów, bo tam doszły te niektóre funkcje, tak, które doszły już tam, nie wiem, chociażby w 2014. Są obecne i jakby to byłoby spoko. Natomiast czy to jakoś mocno zmieni korzystanie z telefonu? Pewno nie. Ja, znaczy ja bym myślę chyba nie zastanawiał się. Wolałbym dołożyć do 15 Pro, żeby jakby ta różnica nie była aż tak mocno odczuwalna, i zrobić to może za pół roku, jak telefon będzie troszkę tańszy. Myślę, że to by było najbardziej sensowne. <laughs> znaczy, jeżeli ktoś ma Pro i nie jest to różnica jednej generacji, i chce przeskoczyć powiedzmy, na wersję Niepro, to jednak polecam po prostu poczekać i e, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby to zrobić, to można to zrobić za pół roku, kiedy na przykład uda się dozbierać te parę, z, te parę stów, no tam nie wiem, ten tysiąc z kawałkiem, żeby jednak przeskoczyć na wersję Pro e, i będzie ona ciut tańsza. E, byłoby to bardziej rozsądne moim zdaniem. To się jakby nie, nie, zauważysz jakieś braki, zauważysz jakieś rzeczy, które będą lepsze, ale jakby nie wiem, czy poczujesz z tego tytułu satysfakcję, że wow, mam zupełnie nowy telefon no po tej dynamicznej wyspie to na pewno, ale jednak przeskoczenie na 15 Pro by Ci dało i mniejsze ramki i jeszcze lepszy tol obiektyw, tak, ten, nawet przy tej podstawowej, bo on jest po prostu lepszy fizycznie, ma tam to dodatkowe mm, tą stabilizację więc byłoby było to, to bardziej sensowne PKT, e, cześć R e, stało się, tak jak pisałem pod którymś PNT, po prawie 5 latach z S9+, przysiadłem się na 15 Pro 256 naturalny tytan, o Wow nie ma, ale jest inaczej, ciekawie, inne rozwiązanie, trochę kombinacji, trochę trzeba się przyzwyczaić, tam do klawiatury wpisanie wiadomości, pewnie można ją jakoś zmienić, można mieć googlową, żeby było więcej możliwości we frontowej części. Myślałem, że będę miał więcej drobnych problemów z przysiadką z Androida, a jest ok, nie ma co się bać, poza tym telefon jest mniejszy od S9+, prawie go nie czuć w kieszeni, generalnie jestem zadowolony i przyznajemy, się dalej i poznajemy się dalej z telefonem. No Czy znaczy, wiesz, jest bardzo dużo osób, które przechodzą w tą stronę albo w drugą stronę, i zawsze jest to dla nich niespodzianka, tak? Zawsze to jest coś nowego. No to wiesz, no to trochę, um, nie wiem, czy jak zmiana komputera, czy zmiana systemu nagrywania kamerą, czy zmiana samochodu, jeżeli długość się jakimś, to zawsze jest pewna ekscytacja, pewna obawa, pewne nowości, pewne rzeczy, które się podobają, pewne rzeczy, które uważasz, że wcześniej zostały zrobione lepiej. Ale myślę, że takie organoleptyczne poznanie no jakby sprawy z dwóch stron jest chyba najlepsze. No wiadomo, że to jakby trzeba mieć też pieniądze, żeby sobie na to pozwolić. tak Nie każdy może, ale, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie. PS. Planuję parę rzeczy dokupić ze świata jabłka. Airpods 2 Pro właśnie zostało zamówione w planach z jakiś tablet oraz laptop. Jakie sugestie z swojej strony? Oboje urządzenia będą służyć do prostych czynności. Zero grania itp. Pozdrawiam. No to powiem szczerze, że znaczy to zależy co robisz. Jeżeli um, twoje. No bo słuchawki to jest taka podstawa. Zegarek jest bardzo fajny, akurat mi się ładuje jak zawsze. Zegarek jest ba bardzo fajny, bez takim uzupełnieniem, chociaż nie uważam, żeby to był taki must have. Yy, problem jest taki, że jak już będziesz miał jakiś zegarek, to problem jest później porzucić go, bo yy, i, odpo i odpowiadanie na głosowe, na, na powiadomienia czy płatności, autoryzacja do maka yy, jest naprawdę super sprawą. Natomiast, jak ja miałbym wybrać, znaczy decydowałbym głównie na podstawie tego, co robisz. Jeżeli twoja, jakby kupujesz sprzęt, który będzie typowo do rozrywki, tak jak piszesz, to i mm, prostych czynności i nie będzie to żadna taka praca w stylu potrzebuję klawaturę do jakiegoś tam Nie wiem, Excela, takich rzeczy, jakichś dokumentów pisania, w sensie nie jest to Twoją pracą, że będziesz tego maka używał do pracy, to pewnie bym poszedł jednak mimo wszystko w tablet. Będzie wygodniej, można sobie ewentualnie klawiaturę dokupić, jeżeli potrzebujesz do pisania, jeżeli nie, to nie można ewentualnie skorzystać z Rysika. Myślę, że to byłoby bardziej sensowne. Maka bym brał wtedy, kiedy rzeczywiście uważałbyś, że to urządzenie będzie również służyło do pracy. Jakakolwiek by ona była, czy to są jakieś specjalne oprogramowanie, trzeba sprawdzić, czy działa, czy to będą dokumenty, czy będzie pisanie. Nie wiem, może jesteś poetą albo piszesz jakieś książki, albo siedzisz w jakichś papierach, dokumentach, PDF-ach tak dalej, to będzie to wygodniejsze na Macu. Natomiast jeżeli nie, głównie chodzi o oglądanie jakichś tam filmów, przeglądanie portali społecznościowych, ewentualnie surfowanie po sieci, to iPad będzie wygodniejszy. Ewentualnie to kupienie zawsze klawiatury później będzie bardziej sensowne. Więc ja bym pewno poszedł. Zwracam no, tylko uwagę. Jeżeli będziesz kupował tablet, no to problem jest taki, że wiadomo, że chyba najlepiej by było wziąć Era, ale, ale tak na dobrą sprawę, no, no nie będziesz miał tam 120 Hz, tak? Więc względem iPhone'a 15 Pro to będzie widać. Podejrzewam, że najbezpieczniej będzie przejść się do sklepu i zobaczyć sobie, jak to dokładnie wygląda, w sensie czy 60 Hz na tych podstawowym i ze Ci nie będzie przeszkadzać. Jeżeli nie, spoko. Jeżeli będzie, no to jednak pro. Pumpier, Nikiel. Cześć. Apple zrobił nowy event, w którym cały świat został nagrany ich flagowym telefonem. Warto dodać czytam o tym już dzień: evencie, że oprócz telefonu do nagrania zaprzegnięto całą masę sprzętu. Oświetlenie, żurawie. W nadchodzącym czasie przypadnie okres wyprzedaży. Aha, no tak, tak, ale to ja już też napisałem na, na Twitterze. Czy ludzie nie roz... Bo najpierw było. O, po e, ekscytacja. Na końcu napiszę, że nagrane iPhone'em. Później się pojawiły te jakby behind the scenes, czyli pokazane, jak to wyglądało, że mieli klatki, że mieli żurawie, tak? te wszystkie jakieś tam ramienia robotyczne, że mieli oświetlenie, że to było tam zrobione powiedzmy z dronów. No jakby ludzie nie rozumieją, że bo, bo ktoś mówi, że o, nagrane telefony tam za, nie wiem, za 2000 dolców, tak, czy tam ileś, a później o nie, ale przecież tam tego sprzętu było za kilkaset tysięcy dolarów. No tak, ale ludzie nie odróżniają obrazku od możliwo możliwości nagrania, czyli obrazku z telefonu, od tego, jakich, y, narzędzi, jakie narzędzia zostały użyte do ruszania tym obrazkiem. To są dwie różne rzeczy, absolutnie. Oczywiście mogę nagrywać QMT bez światła, tak? Mogę nagrywać bez tego. Wyłączam światło i wygląda to gorzej. Wyłączę to światło i będzie, na, będzie ciemno wszystko. To będzie wyglądało to bardzo słabo. Więc to wszystko zależy. Poczekajcie, bo teraz się nie chcę włączyć. Ale ja. O, dobra jest. E, bo to jest taki kinetyczny ten hue stary nie wiem, nie wiem, 7 lat ma już i on jest tak że on nie ma baterii w środku więc on działa tylko na kinetyczne i po prostu czasami się to zużywa już że, że po prostu mu trzeba dwa razy albo cztery razy kliknąć <laughs> e, więc jakby oświetlenie robi bardzo dużo robotę czy, czy siebie czy jakby to jak wygląda czy zrobienie scenografii że jest ciemne czy nie ciemne ale chodziło głównie o to że iPhone bardzo dobrze nagrywa. Co prawda, była użyta tamta Blackmagic, żeby Apple Logiem nagrywać. Yy, I to dziwne, bym powiedział, że nie nagrywali tego w Apple Pro i yy, nie, nie montowali tego w Final yy, Rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać, że to jest bardziej Pro niż Final Cut, yy, ale mimo wszystko dziwne, że nie yy, promowali własnej, jakby marki, tak? że robili to na, yy, tam na Blackmagicu. Dla mnie dziwne, ja bym to rozwiązał jednak mimo wszystko inaczej. Ale to nie zmienia faktu, że iPhone po prostu nagrywa świetnie, jeżeli chodzi o loga czy, czy, czy powiedzmy um, ProResy. Yy, a wszystko co było dookoła, ok, to oczywiście kosztowało, ale to na każdej produkcji kosztuje. W sensie chodziło o to, żeby nagrać. I nikt nie widział, że to było nagrane telefonem. W sensie do mnie to kiedy nie pojawił się napis, a jakbyśmy nagrywali kamerą, którą zawsze pewno nagrywali jakimś redem za 100 czy 200 tysięcy dolarów, to te wszystkie oświetlenia, żurawie tak dalej byłoby trzeba wykorzystać. I tak by było trzeba to kupić, i tak by było trzeba to zaprzęgnąć na planie. Podejrzewam, że nawet bardziej, bo yy, no, kamera znacznie więcej waży, więc yy, po pierwsze, musiały być to mocniejsze wersje tych żurawi, sprzętów, wszystkich tych rolek tak dalej, a po drugie no, bardzo często jest tak, że jest jedna osoba, która nagrywa, czyli steruje kamerą, a druga osoba, która pilnuje follow, follow focus, więc na no, pewno tu przy telefonie też to robili manualnie, więc tu mogła być gdzieś tam ewentualnie podobna różnica. W nadchodzącym czasie przypadnie okres przy przynajmniej dużo y, reklam o prąbkach będzie, czy planujesz zrobić jakieś poradnie zakupował tego, czy w ogóle Niektóre sprzęty warto kupować oraz gdzie sprzedawać ceny, czy promocja rzeczywiście jest promocją. Myślę, że w tym roku jest to dużo łatwiejsze, tak? W sensie znaczy sklepy wszystkie się i producenci też minęli ten okres 30 dni, kiedy zanim za będzie Black Friday, więc tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy na Black Friday pokażą, że jest jakaś promocja, to będziemy widzieli cenę, która była 30 dni temu, czyli ona nie została obniżone, czy tam podwyższone odpowiednio wcześnie. Więc będziemy tak na dobrą sprawę dzięki temu omnibusowi faktycznie widzisz jaka jest cena, w, czy ona jest faktycznie na przestrzeni tych ostatnich 30 dni najniższa. I myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie. Wchodzimy, musi być ten napis, jaka była cena przez ostatnie 30 dni najniższa. Jeżeli jest to wyższa cena, no to pomimo tego, że piszą sobie, że jest jakaś promocja, nie jest to prawda. A ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że jakby. Warto przed Black Friday, tymi wszystkimi takimi promocjami zrobić sobie listę, czy rzeczywiście czegoś potrzebujemy. Bo ok, no może się zdarzyć, że o, jakaś tam żarówka będzie super tania, tak? O, jakaś karta SD będzie tania. To są rzeczy, które zawsze się mogą ci się tam przydać, czy jak potrzebujesz, czy nie. Natomiast <coughs> warto zrobić sobie taką listę, czy rzeczywiście coś, czegoś poszukujesz. I najlepiej zrobić sobie to tak, że spisujesz sobie kod producenta ze strony od producenta. I sobie po prostu to wyszukujesz, sprawdzasz, gdzie jest najtaniej, i tam kupujesz. że to jest legitny sklep, no to znasz go, i tak dalej. Widzisz, że jest na stanie, że będzie od razu wysłane spoko, gitarka. Więc ja bym tak to zrobił. Ale o, uważałbym, żeby nie kupować po prostu rzeczy przesadnie. Tak ja bardzo często kupowałem na Black Friday rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebowałem i kupowałem je trochę na zapas. I to było parę lat temu, teraz e, z, mocno wyhamowałem zakupy i, i generalnie jak czegoś rzeczywiście nie potrzebuję, jak karty, jakieś tam SD i tak dalej, to raczej nie kupuję. <laughs> OK. Z TV. TV. Hejka, Robercie. Zacznę od e, gamingu mobilnego. Tutaj w przypadku 15 Pro Max mam pewne zastrzeżenie co do wydajności gry. Na odcinku widać, że są, e, tam są czasem małe przycinki. I tak gra wielokrotnie obniża wydajność, mamy zastosowanie takiego portretu trochę, czyli koncentracji na jednym punkcie. To nie wygląda dobrze i pokazuje, że ta gra tak ledwo zostaje dociągnięta na ten procesor. Chodzi pewno o tego, o Resident Evil, tak? Widać, że to było pisane od nowa na tego smartfona i celowo zoptymalizowane to także ze strony Apple. To nie jest tak dobra wiadomość. Procesor do gamingu to procesor, który normalnie nie odpala, nie jest tutaj ledwo dycha. Oczywiście jedną e, grą przebi e, gra przebili, ale, grą przebili, ale pytanie co dalej? Wątpię, żeby wszyscy producenci zadawali sobie tyle trudu dla procesora, który na styku udźwignie gry. Apple zapowiadało gaming, ale moim zdaniem to jest, to nie jest pełnoprawny gaming mobilny. Co jak pojawia się mocniejsze gry, bądź producenci nie będą pisać gier od nowa, będziemy, A17 Pro nie da rady, więc będzie to trzeba zrobić na czymś mocniejszym. To może takie dwie uwagi. Uważam, że grało się naprawdę komfortowo, były przycinki jak wszędzie, znaczy, nie wiem, no, wszędzie pojawiają się przycinki i na Xboxie, i na, nie wiem, na ROG'u, A, i na komputerze jak masz, tak, i jak masz normalną grę mobilną, taką ten, to, to też się pojawiają. Natomiast zwracam uwagę, że po pierwsze, no, wygląda to świetnie. Wiadomo, że część osób, które to widziała, bo ja sobie patrzyłem na filmy, jak to wygląda na przykład na jakichś tam detalach lepszych na, na konsoli, to, to wygląda to gorzej. Natomiast nadal weź sobie odpal jakąkolwiek inną grę taką typowo mobilną, tak? bo to jednak jest gra taka stricte, powiedzmy, a a a. Odpal sobie grę taką stricte mobilną i zobaczcie, jak wygląda to dużo, dużo gorzej. W sensie jak brakuje tam tekstury, jak wszystko skanciaste i w ogóle, i w ogóle. Druga sprawa jest taka, że on mówił na początku, że nie nastawiam się na to, wygląda to świetnie, natomiast nadal jest to pierwsza generacja, więc tu jednak problemy z termiką, yy, robiły swoje od samego powiedzmy działania telefonu, więc Apple pewno przy drugiej generacji, jak będzie wprowadzało taki produkt, jednak przemyśli sprawę i na pewno mocno przemodeluje chłodzenie urządzenia, na, nawet jego kosztem. I to wam gwarantuję. Powiedzmy, nie, po, nie pozwolą sobie na taką wtopę drugi raz, żeby, żeby mieć problem z przegrzewaniem. Tym bardziej, jeżeli będą chcieli utrzymać znowu jakiś tam 15-20% wzrost e, wydajności, to te telefony by się gotowały, więc na pewno pomyślą o tym, jak poprawić tą wydajność y, chłodzenia. E, więc e, nie, ja się nie obrażam, ja jestem zaskoczony, że działa to tak pozytywnie. Później patrzysz na inne gry, tak zupełnie jakby. Nawet te, które uważają, że wizualnie wyglądają świetnie jako takie troszkę kubki, bym powiedział, za przeproszeniem. Więc yy, nie, mnie się to podoba. Wiem, że, że powiedzmy jest tam sporo płucinane, jeżeli chodzi o tekstury, dalekość rysowania, tak dalej, jakieś efekty, że są mikroprzycięcia, natomiast nadal się nie obrażam, bo uważam, że jak na telefon wygląda to świetnie. No i przypominam, wszystko co jest generalnie pierwszą generacją, zawsze jest takie trochę mech, więc tu też. Kasia Duma. Na początku roku kupiłem Apple Watch SE. Kondycja baterii wynosi już 96. Czy on już mi długo nie posłuży? Nie mam pojęcia, jak powinno się dbać o baterię w zegarkach. Czy znaczy generalnie, nie wiem, ja też nie dbam jakoś o baterię w zegarku. Wszystkie moje zegarki też bardzo szybko traciły kondycję. Po dwóch latach bardzo często mnie około w okolicach 85%. No, najlepiej nie rozładowywać do zera, jeżeli chcesz już jakoś dbać Kasiu, bardziej, no to nie rozładowywać do zera, w sensie jak masz 15-20% podłączać yy, i też i w miarę możliwości nie zawsze dobijać do 100%. Tak? No, no ale problem jest taki, że później się okazuje, że jakby masz tylko okienko takie, nie wiem, 60% między 20 a 80% yy, i nie starcza to na cały dzień. I to jest wtedy bez sensu, no bo to, to jednak zegarek ma być dla ciebie, a nie ty dla zegarka. Więc e, polecam po prostu starać się głównie nie rozładowywać do zera, żeby się nie wyłączał e, i korzystać po prostu normalnie, ładować raz dziennie, na ile ci tam starczał. Tak? Więc 96 to nie jest jeszcze źle, e, nie powinnaś odczuwać jeszcze różnicy, boże moje dziecko chyba jest jakąś sobą, e, nie powinnaś odczuwać jeszcze jakiejś takiej dużej różnicy, jeżeli chodzi o degradację. E, raczej powinno to działać na razie ok, O jezus. VP. A, przemo. Na kanale TV Computronika film o zgadywaniu cen. Punkt u innego zagadnienia, a nie filmu na YouTube z TV Komputernika. E, tak, tak. Spoko, to bo fajna zabawa. E, Mały smartfon mi do wanny nie wpadł, bo akurat po goleniu i głowy wszedłem do wanny, by posłuchać nowego kontentu formatu TV Komputernika. Znowu Robert zapunktował aż obaj, bo to są konkretne minuty z tamtego filmu. To może nie będę tego czytał, bo, bo to ten, ym... zerkniecie sobie po prostu też na ten film, bo tam zgadywaliśmy z Niantyfanem i pisarkiem ceny różnych sprzętów. <grym> nie poszło mi zbyt dobrze, tak powiem szczerze. Ym... Okej, okay, pomyliłem sobie to. Ym... Dobra, może tą ostatnią część. Nie uważam takiego formatu za przydatne zgadywanie cen, ale Robert w słuchawkach bezprzewodowych wykazał, e, wykazał, co trzeba szukać o Bluetoothie 5.1 lub 5.2, i tam. No e, to wiesz, takie tam było pitu pitu. Pojemności baterii w Vivo X51 5G jest 100% od y, lutego 2021, <coughs> bo te roboty powiedziały, żeby ładować do między 20 a 80, zazwyczaj, a czasami dać się naładować baterii w smartfonie do pełna. więc zastanawiałem się. Do Twoich zaleceń, stosowałem się do Twoich zaleceń. PS na razie nie będę zmieniać smartfona, jest ok, ale chętnie chciałbym mieć Vivo 90 Pro, Plus, wiadomo. A tak, może za... zadowolę się HTC najnowszym. No, ja bym nie szedł HTC. Jakby sytuacja mnie zmusiła do kupna nowego smartfona, ja bym nie poszedł w HTC. Przyznam szczerze. Nie? Firma, która robi jeden telefon do roku czy dwa i, I generalnie nie wiadomo, czy to będzie aktualizowane. Wygrane 200 zł. Zastanawiam się nad kupem słuchawek smartfona do smartfona dokonowego. Mam Jacka lub USB-C. Mam przeciwkę Vivo z pudełka. Mam przykład Loggi G333. Tylko żółty fioletowe zostały do sprowadzenia zamówienia. Jakieś inne byś polecił do smartfona douszne na Jacka USB-C. Nie chcę TWS-ów lub dousznych, przewodowych lub bezprzewodowych. Mogą być tańsze. Wtedy kupię słuchawki i coś jeszcze. Słuchawki Vivo z pudełka dopełniły żywota. Jedna słuchawka nie działa. Zasypiam z Słuchawkach. Hmm. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy nie wiem, jakie, tak byś chciał, takie klasyczne. Hmm. 99 komputerników są droższe i na modele, jakie byś polecił. Ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze. Z wygraną, bo chciałem kupić drukarkę wielofunkcyjną, która jest w promocji. Eee, cashback. Wybrałem dwa urządzenia wielofunkcyjne z zwrotem od plusenta do 30 dni konta po weryfikacji zakupu. Plus 200 zł i obniżka zakupu wychodzi z 450 lub 500 zł. Wtedy mogę kupić na przykład urządzenie wielfunkcyjne z zakresem cenowym 1400-1600, maks 1700. No wiesz, to są, już nie będę tego czytał, bo tutaj tak, takie rozważania bardziej, co byś chciał sobie kupić. Co będziesz chciał sobie kupić, to, to będzie dobre. Mam nadzieję, że ten bon, który, który wygrałeś, ci się przyda I, i po prostu go fajnie wykorzystasz. Więc. Jest to taka moja nadzieja, że, że, że będziesz zadowolony z zakupu, więc sobie to tak dobrze przemyśl. Babiski. Robert słyszał, że niektórych użytkownicy S23 narzekają na pracę telefonu po aktualizacji do Androida 14. W niektórych telefonach występuje problem z messengerem albo z płatnościami. Z płatnościami nie słyszałem. Słyszałem, że był problem z messengerem. Znaczy, nie wiem za bardzo czego dotyczył, ale widziałem, że, że ludzie od, yy, pisali o tym. Więc yy, no, znaczy To się zdarza, pewnie wyjdzie zaraz szybko jakaś poprawka, jakaś łatka. Yy więc bym się specjalnie tutaj nie tego. Znaczy zdarza się, że coś może nie działać, tak? Dziwne, że to jest zewnętrzna aplikacja. Bardziej bym się skupiał zawsze na tym, znaczy tak się spodziewał, że bardziej jednak będą mnie działać jakieś takie systemowe rzeczy, jakieś takie funkcje, a nie zewnętrzne aplikacje. Jeżeli jest problem z Messengerem, zawsze można skorzystać z jakiejś alternatywnej aplikacji. Jest wersja Lite chociażby albo jakieś inne aplikacje, które też to umożliwiają, więc może nie ma jakiegoś dramatu. Kuzo. Używam od Premiere Watcha 5. Nie mam mega parcia na wymianę, ale mógłbym przeskoczyć na coś innego. W sumie nastawiam się na Ultra, ale już sam nie wiem, bo praktycznie w ogóle nie korzystam z funk funkcji Apple Watcha. Informuję mnie tylko o tym, kto dzwoni, albo napisał SMS-a, i wszystko i tak sługuje telefonem. Funkcja fitness czy zdrowotnych nie używam. Po powrocie do domu zdejmuję go z nadgarska, czy jest jakiś spoko smart zegarek innej firmy, który współpracowałby dobrze z iPhone'em. Zależałoby mi w sumie tylko na tym, żeby powiadomił mnie, co się dzieje na telefonie i łatwo ładował różnego celowania z ładowarką. No i doskonale wykonanie nic, co będzie wyglądało chińsko. Zresztą, ciężko i powiedzieć, no na pewno Huawei mają. Bardzo dobry wygląd i wyglądają normalnie jak zegarki i świetnie się prezentują. Bateria to też taka, gdzie możesz dwa tygodnie, jeżeli bardziej nie ćwiczysz tak dalej, to dwa tygodnie możesz zapomnieć. Działa z iPhone'em, w sensie powiadomienia są, jeżeli nie potrzebujesz odpowiedzi. Szukanie w zegarka chyba też jest i w, w aplikacji i w drugą stronę telefonu. Chyba rozmowy nie działają z tego, co pamiętam, no ale nie pisałeś, żebyś z tego korzystał. Te fitnessowe rzeczy Ci nie interesują. Nie wiem, czy zdejmujesz zegarek, bo nie lubisz ogólnie zegarków po zdjęciu w domu, czy, czy zdejmujesz, bo po prostu nie lubisz Apple Watcha i uważasz, że, nie, że jakby nic ci nie daje. Jeżeli, jakby, Ja bardzo często z osobą polecam właśnie Huawei z tego względu, że jeżeli ktoś lubi klasyczne zegarki, coś co wygląda jak klasyczny zegarek, jest świetnie wykonane i jakby też zapominasz trochę przez te dwa tygodnie, czy nawet ponad tydzień z baterią. No to jest super rozwiązanie, ale pod warunkiem, że nie korzystasz z tych wszystkich funkcji i tam wystarczą ci powiadomienia, tak? I nie potrzebujesz płatności, odblokowania i tak dalej. To jest super opcja. pewno poszedł, no i to jest bardzo często jest też tańsza niż Apple Watch, tak? Więc jeżeli, na no pewno do piątki musiałbyś po sprzedaniu coś tam dołożyć, ale, ale to też nie ma jakiegoś tam dramatu, moim zdaniem. Nie Falka, się robocie, jak się nazywa to urządzenie, którym montuje się telefon do PADA, którym podłączyłeś Pro Maxa do PADA od Xboxa? Nie mam zielonego pojęcia. Mm. Ja to nie wiem, czy dostałem, czy kupiłem kiedyś. <laughs> chyba kupiłem, bo chciałem y, sprawdzić sobie w ogóle, y, jak, y, jak w ogóle wychodził ten streaming gier. To, to wtedy sprawdzałem sobie i sobie to chyba zamówiłem gdzieś na Allegro. To chyba nie jest oryginalne, to jest jakieś tam firmy. Nie mam tego teraz przy sobie, najwyżej wpiszę to w komentarzu, jak to się nazywa, ok? Smykony, dzięki za recenzję y, Pixel 8 Pro. Twój materiał od nich jak zawsze wygląda tak... Lubisz piksele, ale jesteś w stosunku do nich surowy. uważam, że słusznie dobrze, że w końcu ogarnęli to grzanie w sensorze. Tak, to jest super. I on działa na początk od początku działa bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przewijanie list, scrollowanie, no i ta wibracja wszędzie. Zdoładowania do to QI to 23 W, to tylko Pixel standem. No wiem, doczytałem później to, ale musisz mieć drugiej generacje a ja na pierwszej. Napisz mi, proszę, jak ten kolor porcelanowy się spisuje. Widać odciski palców, czy to jest bardziej biały czy beżowy? Bardziej jest taki beżowy, beżowy, ale nie widać aż tak mocno odcisku palców. Znaczy na pewno mniej niż na jakimkolwiek innym kolorze, czy czarnym, szarym, czy, czy czymś takim, więc jest naprawdę nieźle. Tylko ramka. Chyba więcej bardziej na ramce widać, bo jeżeli chodzi o tył, to on jest matowy, więc to generalnie nie pamiętam, żebym ani razu chyba to przecierał, tak na siłę. Może jakiś papruch mi się tam pojawił. Bardziej ramka. Ramka niestety wygląda niezbyt spoko. E, Arek Wojewoda. Hej robocie Samsung S23 Ultra. Otrzymał Androida 14. Pozdrawiam. Wiem, widziałem. E, większość rzeczy, które są, z tego co widziałem, są bardzo podobne do tego mojego filmu, który wrzucałem, więc jeżeli ktoś nie wie, jakie tam zmiany są, to może sobie zareknąć. Marek Antosiewicz. Cześć. E, jakiś czas czasem zastanawiałem się nad rejestratorem Zoom H5, jednak wybrałem model prostszy H1n i jest spoko. Jest spoko, to ma ym, tylko pytanie, jak ustawić zakres, by pozbyć się szumu? Mam go umieszczonego na stopce aparatu, kabel w, w rekorderze jest podłączony do złącza line-out, a w aparacie do złącza mikrofonu. Głośność w aparacie jest na prawie yy minimum, głośność na pokrętle rekordera 7.8. Dźwięk nie ma przesterów, ale na słuchawkach słyszę znaczący szum w trakcie nagrywania słuchawki, wpięte w gniazdo słuchawek w aparacie odsłuchu. To zapewne kwestia odpowiedniej konfiguracji, ale póki co poprzedni mikrofon na kamerowy za 99 zł lepiej brzmiał od Zuma, Czy też Rada mi z tym pomóc, tak wiesz? Ciężko powiedzieć. Na pewno bym najpierw spróbował odłączyć ten odsłuch, bo on to, one czasami po prostu jako dodatkowa linia powodują dodatkowe sprzęgnięcia. Druga sprawa jest taka: ja mam zoom H5, więc zauważyłem, ale to jest jakby takie typowe, tak? to, to nie jest jakby tylko rzecz zoomów, tak? ale bardzo dużo mikrofonów, one nie lubią bardzo jednak jakiegoś takiego dodatkowego pola elektromagnetycznego, więc sprawdziłbym, czy nie stoją na żadnym kablu, czy obok nie ma jakiegoś głośnika, mikrofonów, jakichś innych takich rzeczy, jakieś e, rzeczy, które mogą siać, komputer, e, kable zasilające, ładowarki i tak dalej. Jeżeli słyszysz szum, Albo jakieś takie coś, to na bank są jakieś zakłócenia elektromagnetyczne. W sensie od innych urządzeń, więc ja bym sobie to wyeliminował. I starałbym się jednak mimo wszystko, jeżeli chcesz lepszą jakość dźwięku, taką zbieranie, to ustawiłbym ten w na tak na 6, mniej więcej, ja chyba też tak na 6, trochę powyżej 6 i trochę podwyższył jednak na, na tym, na aparacie i zerknął. Ewentualnie możesz to spróbować w postprodukcji zrobić, no ale zawsze lepiej mieć jak najlepszy jakość już przed postprodukcją, więc polecam po prostu sobie pokombinować. Poza tym tak, jeżeli masz zooma daleko, no to wiadomo, że, że szum się będzie pojawiał, więc może zoom bliżej, jeżeli nie bliżej, to najlepszym opcją jest Coś takiego, że no bo jak patrzysz sobie w kadr, no to raczej masz tak, że tutaj zaraz za kadrem cię ci kończy. Więc najłatwiej zrobić tak, że mikrofon będzie tuż poza kadrem nad tobą. Wtedy jest największa szansa, że będziesz najlepiej zbierał dźwięk i najmniej będziesz. Ja, ja tak nie robię, co prawda, bo mi się nie chce podwieszać pod sufit, ale mm, najlepiej jest tak, że masz tuż nad swoją głową i skierowany w dół, żeby zbierać, właściwie to tak pod kątem, żeby zbierać tutaj dźwięk. I wtedy będziesz miał najlepszą jakość dźwięku, więc pokombinuj sobie. Nawet tak, że będzie go widać na początku w kadrze, później sobie, <coughs> później sobie zrobisz tak, że go sobie będziesz odsuwał. Eee, Łukasz Siarkiewicz, cześć, robicie szybkie pytanie. O co nie kupiłem odkurze, że Dysonu i dostałem dodatkową baterię. Jak ją przechowywać, żeby nie straciła na wartości? Czy po prostu używaj dwóch na przemian? Ja bym tak robił, tak. Ja bym tak zrobił, żebym korzystał z dwóch na przemian. Eee, jed... Znaczy, możesz sobie ją. Za... Właśnie, możesz je. Mm... Tak, yy, powiedzmy, starać się trochę lepiej traktować, przez to, że tej, gu, znaczy tej, którą będziesz miał bezpośrednio w Dysonie, nie będziesz rozładowywał do zera. To w się sensie jak będziesz widział, nie wiem, czy tam jest, ja nie mam Dysona niestety, yy, ale jak będziesz miał i nie wiem, czy tam widać, jak będzie tam 10-15%, albo będziesz widział po czasie mniej więcej, to po prostu nie rozładowane do końca odkurzacz, po prostu odpinasz, wpinasz nową baterię i to będzie dużo, dużo lepsze. Yy, chyba te nowsze Dysony mają w ogóle wsparcie dla aplikacji, więc można tam sterować. Może jest tam jakaś funkcja, bo ja nie, mówię, nie mam, żeby na przykład ładować baterie też jakoś oszczędnie, albo są jakieś dodatkowe zalecenia, więc zerknij tam, może tam. Ale na pewno bym nie robił tak, że odkładam baterie i w niej nie korzystam, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić. W sensie ona będzie tak czy siak się gdzieś tam degradować. Oczywiście mniej, ale lepiej po prostu wykorzystywać dwie, bo tak to, to, to jedną zajedziesz po prostu. To lepiej je równomiernie obciążać i równo częściej je rozjeżdżać niż katować jedną tylko. I na końcu babicki robicie pytanie nietechniczne. Lubisz... Jaki lubisz ketchup, musztardy majonez? A to jest ciekawe. Bo odnośnie ketchupów na przykład nie lubię ostrych. Moja żona lubi tylko ostre, takie powiedzmy, bardziej pikantne. Ja chyba podciszki najbardziej, ale nie mam też problemu z helmanzem czy jakimś takim innym. Musztardę nie mam żadnej ulubionej. Lubię serie. Srebrską, tak? Ale to nie jest jakiś wymus, dym, że muso. Tak powiem. Dowolna właściwie. Odnośnie majonezu, no to tylko winiary. Tylko winiary. Wiem, że niektórzy tylko kielecki, ale u nas winiary i to mnie żona nauczyła, że winiary to jest ten właściwy majonez i tak to wygląda u nas w domu, że mamy winiary do wszystkiego. Do sałatek, do kanapek, do, tam, do nie wiem, do co tam jeszcze można zrobić. Jak jest jakieś pieczenie czy coś. Więc tak to wygląda. U mnie w skrócie. Okej, okay, dzięki za dzisiaj. Nagrywam, no nie jest, więc ale wrzucę chyba dzisiaj trochę później, bo teraz muszę się zająć dziećmi, więc dopiero później będę renderował. Zobaczymy. Miłego dnia, bawcie się dobrze i wieczorem formuła. Nie, 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 nie. Gdzie są ci wszyscy komentatorzy formuły, którzy byli tutaj kiedyś? Nie ma ich. Trzymajcie się, pa pa.